Pańska książka Wszechświat vs. Alex Woods okazała się dużym sukcesem wydawniczym. Zaskoczyło to pana? Byłem bardzo zaskoczony. Nie spodziewałem się wiele, kiedy wysyłałem książkę wydawcą. Czytałem dużo tekstów w internecie o tym, jak trudno coś wydać, a tym bardziej sprawić, by ktokolwiek to przeczytał. Była to więc dla mnie ogromna niespodzianka, a jeszcze bardziej zdziwiło mnie, gdy zaczęły pojawiać się przykłady w Polsce i w innych europejskich krajach. Bohaterem pana książki jest nastoletni nerd. Czy pisał pan przede wszystkim z myślą o nastolatkach właśnie? Nie, od początku planowałem, że będzie to książka dla dorosłych, mimo że narrator jest nastolatkiem. Myślałem o czymś, co podejmie tradycję takich książek jak Buszujący w Zbożu, które traktują wprawdzie o nastolatkach, ale przeznaczone są dla ludzi dojrzałych. Chodzi bardziej o spojrzenie wstecz, żeby zobaczyć, co oznacza dorastanie co oznacza bycie nastolatkiem. Kiedy książka pojawiła się w brytyjskich księgarniach, trafiła do działów dla nastolatków i dorosłych, bo to rzeczywiście rzecz dla wszystkich. Bardzo dobrze poradził pan sobie z wcielaniem się w nastoletniego narratora. Czy było to dla pana trudne zadanie, szczególnie językowo? Nie, niespecjalnie. Kiedy tworzysz postać nastolatka, masz łatwiej, ponieważ możesz korzystać ze wspomnień. Jedną z zalet pisania z tej perspektywy jest to, że można bawić się językiem i kreować postać właśnie poprzez język. A także wykorzystywać slang. Nie miałem z tym większego problemu, przeciwnie. Czerpałem dużą przyjemność z takiego pisania. Gdybym miał wskazać główny temat pana książki, powiedziałbym, że jest nim dorastanie. Aleks jest wyjątkowym chłopakiem, który musi zmierzyć się z trudnym środowiskiem nastolatków i co ważniejsze, ze śmiercią przyjaciela. Myślę, że dwa tematy tutaj są najważniejsze. Po pierwsze, to o czym pan wspomniał, czyli dorastanie. Śledzimy losy Aleksa w wieku od 10 do 17-18 lat, więc śledzimy przejście od bycia dzieckiem do dorosłości, czyli czas, w którym zmienia się najbardziej. Drugim wielkim tematem tej powieści jest przyjaźń. Ważną rolę w podróży Aleksa, w jego dorastaniu, odgrywa przemiana z nastoletniego dziwaka w kogoś, kto zdobywa przyjaciela, co zdecydowanie zmienia jego życie. Zdążył mnie pan uprzedzić z pytaniem o przyjaźń. Wydaje mi się, że to nie jest dziś zbyt popularny powieściowy temat. Ma pan rację. To dziwne. Jest mnóstwo książek o różnych rodzajach miłości i życia rodzinnego. Właśnie przecież przyjaźń jest tak naturalnym, wielkim tematem, a rzadko się ją spotyka w książkach. Sort of, um, Przyjaciele w powieściach są często drugoplanowymi bohaterami. Co jest bardzo dziwne. Bo jak mówimy w Anglii, rodziny się nie wybiera, a przyjaciół tak. Przyjaciele mówią o tobie jako o człowieku zdecydowanie więcej niż rodzina. Podobnie mówimy i u nas. Myślę, że to bardzo popularne powiedzenie. Chciałem więc w swojej książce uczynić przyjaźń najważniejszym tematem podróży Alexa. Wszechświat versus Alex Woods to przede wszystkim powieść zabawna, ale nie unika pan tematów trudnych, takich jak eutanazja. Myśli pan, że stworzenie czegoś zabawnego z poważnym tematem w tle jest dobrym sposobem na radzenie sobie z ważnymi problemami? Tak, myślę, że to dość naturalny sposób radzenia sobie z problemami, przynajmniej dla mnie. Ludzie często mierzą się w ten sposób z trudnymi sprawami w życiu. Próbujemy jakoś stawić czoła całej tej niesprawiedliwości, która nas w życiu spotyka. Najczęściej nic więcej nie można zrobić. Humor staje się więc prostym sposobem na przedstawianie tych problemów. Nie wydawało mi się, że podejmuję jakieś ważne wyzwanie, zderzając powagę z humorem. Zresztą większość książek, które podziwiam, to właśnie powieści, które w sposób zabawny mówią o rzeczach trudnych. Wolałbym nie czytać książki, która nie byłaby dowcipna. Szkoła nie jest dla Aleksa miejscem przyjemnym. Wyróżnia się on na tle swoich kolegów. Co jest pedalskie dla nastolatków? Wszystko, co jest inne. Pisząc o tym, nie musiałem niczego sam wymyślać. Zacząłem przypominać sobie po prostu, jak to jest być nastolatkiem. Wszystkie te rzeczy, które lubi typowy Kujon i którymi interesuje się Alex, są pedalskie. Choćby nauka. Właściwie łatwiej powiedzieć, co nie jest pedalskie. Są to dwie podstawowe rzeczy. Piłka nożna i bijatyki. Zwłaszcza jak się ma 13 lat. To trudny wiek dla chłopca. Nie może on za bardzo okazywać uczuć, wrażliwości, empatii. Jeśli chłopiec jest wrażliwy, to właściwie może być pewien, że reszta będzie mu dokuczać. Wobec takich jak on stosuje się ostracyzm. Oczywiście nie wszyscy tak robią, ale większość na pewno. Alex Wood jest chłopcem wyjątkowym nie tylko z powodu swojej wyobraźni, czy tego, że meteor uderzył go w głowę, ale również z powodu swojego ateizmu. Jego matka wierzy w duchy i inne nadprzyrodzone rzeczy. Jest trochę szalona. On natomiast jest bardzo racjonalny. Czy trudniej poradzić sobie ze śmiercią, będąc ateistą? Nie wiem. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że w pewnym sensie jest to trudniejsze, bo jeśli spojrzeć na śmierć z perspektywy ateisty, to jest ona po prostu końcem. Wiesz, że nic już Cię dalej nie czeka, więc widzisz w tym ludzki tragizm. Ale oczywiście ateiści nie myślą bez przerwy o śmierci. Nie jest to coś, co spędza im sen z powiek. Zamiast popadać w rozpacz, uczą się raczej doceniać wartość życia. To zresztą również jeden z ważniejszych tematów, które poruszam w swojej książce, bo to powieść nie tylko o śmierci, ale również o życiu i o tym, jak można to życie przeżyć. Myślę, że jeśli wierzymy, że śmierć jest ostatecznym końcem i że nie będziemy już mieli kolejnych szans, daje nam to kopa. By zrobić w tym czasie wszystko i czerpać z życia pełnymi garściami. Czy zgodziłby się Pan z Aleksem, że dzięki rozumowi można rozwiązać wszystkie albo prawie wszystkie problemy człowieka? Nie. Osobiście uważam, że w każdym z nas istnieje pewien konflikt pomiędzy tym, co racjonalne, co można przeanalizować i tym, co emocjonalne. Aleks przez większą część książki podejmuje decyzje bardzo racjonalne. Nad wszystkim się zastanawia, ale nie jest to normalne. Większość z nas kieruje się raczej emocjami, a analizuje swoje działania dopiero, gdy już coś zrobi. Nie sądzę jednak, by myślenie mogło rozwiązać wszystkie problemy, z jakimi się borykamy. Oczywiście daje nam ono wiele, jeśli chodzi o naukę, kulturę czy filozofię, ale gdy spojrzymy globalnie, to myślenie nie jest normą. Normą są odwieczne wojny, konflikty, walka o pieniądze i wszystkie inne takie dobra materialne. W książce cytuje Pan kilku pisarzy, ale Kurta Foneguta i Josepha Hellera przywołuje Pan wyjątkowo często. Czy są to dla Pana szczególnie ważni twórcy? Szczególnie ważnych dla mnie pisarzy było kilku, ale to właśnie wśród autorów, którzy tworzyli amerykańską literaturę piękną w latach 60., kocham najbardziej. Powodów jest wiele. O jednym, czyli o tym połączeniu humoru i tragizmu już wspominałem. Według mnie to literatura opowiadająca o pokoleniu, które musiało się zmierzyć z naprawdę bardzo ważnymi problemami. Nie mówię tylko o samej wojnie, ale o gospodarce, o nierównościach społecznych itd. Te poważne zagadnienia odgrywają w książkach Hellera i Vonnegutta ważną rolę. Mój styl, sposób patrzenia na świat i to, w jaki sposób chcę tworzyć, opiera się więc bardziej na literaturze amerykańskiej niż brytyjskiej. Nasza literatura piękna nie miała na mnie aż takiego wpływu, co nie znaczy, że nie jestem jej miłośnikiem. Amerykański sposób opowiadania przemawia do mnie jednak najbardziej, szczególnie kiedy piszę. Nie bał się Pan, że krytyka uzna Pana za naśladowcę, czy wręcz epigona fonegute? Nie, niespecjalnie. Po pierwsze dlatego, że kiedy pisałem, nie myślałem o tym, że kiedykolwiek wydam książkę. Nie wydawało mi się to zbyt prawdopodobne, a już myślenie o tym, jak zareagowałaby krytyka, było dla mnie czymś bardzo odległym. Zresztą jakikolwiek odzew ze strony krytyki jest zawsze czymś wspaniałym, niezależnie od tego, czy jest pozytywna, czy nie. Po drugie, zaś każdy pisarz zaczyna od naśladownictwa tych, którzy tworzyli przed nim, czerpiąc z tego, co sam wcześniej przeczytał. To bardzo naturalne. Nie przejmowałem się tym, że Fonegut wywarł na mnie tak ogromny wpływ. Myślę zresztą, że w tej powieści słychać również i mój własny głos. Najważniejsza lekcja dla początkującego autora polega na tym, że trzeba nauczyć się panować nad swoimi inspiracjami i na ich podstawie odkryć siebie, a także to, co można dzięki temu osiągnąć. Taka praca nad sobą czeka każdego autora. Blizna, którą ma Alex, to dość oczywiste odniesienie do sagi J.K. Rowling o Harrym Potterze. Ceni pan jej twórczość? Tak, podziwiam w niej wiele rzeczy. Stanowi ogromną inspirację dla każdego, kto pisze. Choćby dlatego, że 12 razy z rzędu była odrzucana przez wydawców, zanim ktoś ją opublikował. Szalenie ważna i pouczająca dla każdego, kto zaczyna pisać, jest świadomość, jak ciężkie są początki, jak silnym trzeba być, żeby nie porzucić nadziei, że szczęście się w końcu do nas uśmiechnie i wydawcy przestaną nas odrzucać. Poza tym, wydaje mi się, że J.K. Rowling po prostu fenomenalnie opowiada. Mam do niej ogromny szacunek właśnie ze względu na to, w jaki sposób potrafi przybliżać swoje niesamowite historie? Klucz do dobrej książki tkwi w tym, żeby przedstawić historię w taki sposób, by stopniować napięcie. Rowling zrobiła jeszcze inną niesamowitą rzecz. Zachęciła do czytania Chmarę Dzieciaków. To naprawdę absolutny fenomen. Sprawić, by dzieci rzeczywiście chciały siedzieć i czytać. I to książki, które mają 700, a nawet więcej stron. Jeszcze 15 lat temu uznano by że to wyjątkowe dokonanie. Wondered, uh, but you, but you uh, Czy to również Pana cel, zachęcać młodych ludzi do czytania książek? Tak, bardzo bym tego chciała, ale raczej dlatego, że nie jestem sobie w stanie wyobrazić życia bez książek. Zacząłem przygodę z literaturą, kiedy miałem 4 lata. Mama czytała mi i rodzeństwu, kiedy byliśmy jeszcze bardzo mali. literatura więc towarzyszy mi właściwie przez całe życie. Wydaje mi się, że książki dają coś, czego nie oferuje żadna inna forma kulturalnej rozrywki, jak na przykład kino. Chodzi o to bardzo intymne, osobiste doświadczenie bycia w tym wykreowanym świecie. Ja przynajmniej jestem w stanie wciągnąć się w książkę bez reszty. Film czy teatr nie pochłaniają mnie w takim stopniu. To zupełnie inne doświadczenie. Ważna jest też kwestia wyobraźni. Książka ją rozwija. Jestem wielkim fanem kina, ale film nie zmusza cię do wyobrażania sobie świata, budowania go. Nie tworzysz niczego sam. Filmy nie angażują tak jak książki. No właśnie. Podczas oglądania filmu znacznie łatwiej się rozpraszamy. Nasz mózg e, gdzieś lewituje. Jest to jeszcze bardziej widoczne, gdy włączymy telewizor. Najlepsze i najbardziej wyraźne wspomnienia z dzieciństwa wiążą się dla mnie właśnie z książkami, które zupełnie mnie pochłaniały i przenosiły do innego świata. Nie chciałem wtedy nic innego robić. Jadłem tylko coś w locie, żeby jak najszybciej wrócić do lektury. A co planuje Pan teraz? Jakiej dziwnej historii możemy się niebawem spodziewać? W tej chwili redaguję moją drugą książkę. Jest już niemal gotowa i pewnie wyjdzie w Wielkiej Brytanii za rok. Zdecydowanie różni się od trzech świata. Zupełnie inaczej wygląda też teraz moja praca. Zaczynając, nie miałem w ogóle pomysłu na książkę. Miałem w głowie tylko jeden motyw, który mógłby stanowić początek jednego z rozdziałów. Zdarzenie, które przytrafiło mi się przed rokiem na gwiazdkę. Wróciłem wtedy bardzo późno ze sklepu i dowiedziałem się, że jeden z moich sąsiadów zmarł. Był to mężczyzna, którego zupełnie nie znaliśmy. Mieszkam w mieście, a to znaczy, że właściwie mogę żyć z kimś drzwi w drzwi i nic nie wiedzieć o nim. Kiedy się nad tym zastanowiłem, coś we mnie drgnęło. Zacząłem wyobrażać sobie różne scenariusze dotyczące tego nowego modelu miejskiego życia i zabrałem się do pisania. Opowiadam tym razem z perspektywy młodej, 26-letniej dziewczyny, która jest dziennikarką. Myślę, że ta perspektywa. To, że piszę z pozycji kobiety, pozwoli mi ustrzec się przed powtórzeniami, a także od tego, by nie tworzyć prozy autobiograficznej. Tak, chociaż wydaje mi się, że elementy autobiograficzne pojawiają się w każdej książce, ale zmiana perspektywy dała mi wolność i poczucie, że mogę stworzyć coś nowego i coś zupełnie innego. To dla mnie bardzo ciekawe wyzwanie. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.